Halo, witam. Jestem Marcisław, jesteście w God of War i no. Jak widać. Wychodzimy stąd. Tak, skończyliśmy wszystkie próby Muspelheimu. Wydaje mi się, że niczego nie pominąłem. Raczej? No? No raczej nie. Cały czas nie mam pojęcia, skąd zdobyć te ornamenty Surta? Surta Srurta? Ale poproszę drzwi. O. Dokończmy, co zaczęliśmy. Strasznie długo się to wczytuje. To jak ostatnio na streamach zaczęliśmy grać w Nioh 2 i no. Nioh 2 w Dobra, wersji na zanim zaczniemy. PS5 to się wczytuje zarąbiście szybko. Mogę coś ulepszyć? Co podać, mały gnojku? O, mogę sobie ulepszyć pancerz. Ornament ognia. Jak się nazywała ta część z sultem w nazwie? Dlaczego to jest kurna takie drogie? Mogę ulepszyć tylko jedną część. Jest ornament Surta 0 na 1. Wielki ornament ognia 0 na 5. Gdzie to kurna jest? Cóż, do następnego. Zrobiłem wszystko. Wszystko. Nie da się powtarzać questów. Przynajmniej z tego, co jak na razie widziałem. Może się potem da wrócić i powtarzać? Nie, no, z tego co wiem, nie. Bo w międzyczasie, jak szliśmy sobie na te ostatnie wyzwania, to sprawdziłem, czy da się farmić te materiały. No i z tego, co wyczytałem, to się nie da. Okej, sprawdziłem tak, co możemy zrobić. I okazuje się, że niewiele. Mógłbym tutaj wrócić na tą walkę. I w sumie to może wrócę. Tak na szybko. Tu gdzieś była jeszcze jedna walka, to też ją zrobię. A, dobra, ona jest zaraz po wyjściu. Chyba jest dość trudna, ale od tamtego czasu podlewelowaliśmy. Tu jest walka, której nie skończyliśmy. Więc, no, to jest wszystko, co mogę zrobić. I mogę co najwyżej pójść sobie robić quest główny. Więc to zrobimy. Coś tutaj jest ciekawego na mapie pokazane? Jest jakaś nieodkryta rzecz. Sporo kruków do znalezienia, ale to może kiedy indziej. Sześć mistycznych bram jeszcze jest do odkrycia. Dwie przysługi. No i to w sumie tyle. Szkoda, że nie da się fast travelować prosto do wyjścia z tej lokacji. Prosto między światami, ale to już mówiłem ostatnio, bo. To jest wrzut na dupie. Wiem, ładna animacja, ale jak się już zobaczyłem ją te kilka razy, to mi starczy. Ja może bym jednak chciał coś ulepszyć. Co podać? Nie ulepszę niczego, co noszę. Nie ulepszę broni, co nie? I tyle. No i to rozumiem. Chcę sobie ulepszyć. No, rękojeści nie mogę. Rękojeść Surta mógłbym, ale. Ale to będzie kosztować w cholerę, a ja akurat nie mam tyle, żeby to wydać. W sumie można by ulepszyć. No. Ale to za chwilę. Najpierw zacznijmy od rzeczy. Actually fajnych.
Czyli tak, tułów. Powinno utrudnić przerobienie cię na mielonkę. I potrzebuję zgubę asów, idealną rudę świata, ornament surta i 60 rozżarzonego węgla. Nie mogę ulepszyć nic więcej. Ale chujnia. Trzymajcie się! A, chciałem ulepszyć ten topór. Dobra, a co zepsuliście? Rękojeść topora i chciałem ulepszyć tą. Cały czas brakuje nam rękojeści. Ostrożnie, od samego patrzenia możesz się pociachać. Złotej. Pancerz złoty już mamy, rękojeści jeszcze nie, talizmany też są już złote. No, o czym żeśmy jeszcze gadali? Topór z tego co widzę też się zalicza jako złoty. No to chodźmy zrobić te walki i będę pewien, że jesteśmy gotowi na wątek główny. Tu była chyba walka. Raczej nie jest jeszcze koniec wątku głównego, bo nie mamy jak odblokować kolejnych światów. One się odblokowują na drodze wątku głównego, co nie? Z tego co widziałem, to wszystkie te szyfry zbiera się w trakcie wątku głównego. Ewentualnie po drodze do tamtej góry można by coś znaleźć. Widzieliśmy już te runy, ale nie umiem ich odczytać. Bo to Svartalfheimskie. To przeznazwem? Chyba kurna nie. O Jezu. O, ale dupa boli. To jest taki kawałeczek. A to będzie się wczytywać godzinkę. O, nie. Wczytuje się tak szybko, jak powinno w sumie. Bo jak tam włazimy, to w tym czasie, jak tam włazimy, to się loadingi wszystkie wykonują. Teraz tak, którędy stąd do tego starcia? Ono było na górze? Na dole? W ogóle? To jest chyba... Myślałem, że to sam bloczek został w powietrzu, ale najwyraźniej nie. A i widzę, że polazłem w nie tą stronę. Tędy. Trochę mi to skitrali, nie powiem. Ale chłop ma brodę. O, ta lokacja jest na 100%. Czyli starcie w szczelinie jest kawałek dalej? Zabiłem te wilki, które tutaj wyłaziły, bo tutaj wyłaziły wcześniej wilki. Nie, nie zabiłem. Wulwer za to, bracie! Coś jest nie tak. Nie tylko ze mną, ale... z kierunkiem... uników. Co on zrobił? O, praca wykonana, przywoływacz. To nie jest tak, że jestem jakiś słaby czy co, dopiero co zrobiłem wszystkie próby Muspelheimu na normalu i na hardzie. To dziwne, że tam posa żadnego nie było. Wyrwał razem... wyrwał szczenę razem z tym, z gardłem i brzuszeczkiem i w sumie wszystkim. To była osobna animacja dla uderzenia w plecy?
Bezwzględny z ciebie sukinsyn! Thanks. Symbol Amoku. Kiedy Wulwer przemieszcza się na czworakach, bardzo trudno go trafić. Musimy zachować czujność i nie wystawiać się na kontrataki. No to moja wina była, nie przełączyłem się na lepszą broń. Co on mówił? Nie, tam raczej nic nie było. Jak daleko... O, kurde. W kółko się kręcę. Kurna. I nie widzę nigdzie tego starcia w szczelinie. Mogę je oznaczyć? Teraz za kompasem. Kompas wie dobrze, w którą stronę trzeba iść i najwyraźniej muszę się teraz przez pół mapy przebijać dookoła wszystkiego i dopiero będę na miejscu. Nie tędy, tam. Co się z nim stało? Nie jestem pewien, chłopcze. Zostało opuszczone na długo przed tym, jak Jormungand je zatopił. Ciekawe, jak się tu żyło. Co? Co? Niedawno, jak sobie rozmyślałem nad wielkością mapek w grach, nad... przestrzenią negatywną i całą resztą tego barachła, to stwierdziłem, że God of War ma całkiem sporo mapkę. Spoko mapkę. Tutaj za bramą był... Ale jestem kurwa głupi. Tu przylazłem. Polazłem naokoło wszystkiego, a mogłem otworzyć bramę. Dość spoko mapka, nie jest zbyt wielka, nie jest ućkana całym tym gównem. Jakby się nie chowali za sobą nawzajem, to by było zajebiście. Kurwa, jeszcze te zapisy w takich pięknych miejscach. Z Dark Souls 2 wzięli najfajniejsze rzeczy, czyli droga wstydu 4-kilometrowa do bossa. Doprawdy najlepsza część w serii. Mógłbym spróbować zapisać przy bramie. Co? Co się stało? Rzesz kurwa. A dobra, 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 nieważne. I tak kurwa ważne. Stawaj, bracie!
Ale i kurwa, dopiero co rozjebałem cały świat ognia. To mnie jakieś burki będą wkurwiać. Co się stało? Nagle mi pospadały wszystkie paski. Nie kurwa, bo się magia wydarzyła. Spróbujmy czegoś, patrzcie, zrobimy tak. Teraz pancerz. O, racja, jedno gniazdo. Odporność na gówna. Obrażenie od mrozu. Brzmi fajnie. A teraz sobie zapiszemy. Co to leży tutaj właściwie? Co to jest? Ej, na serio, co to jest? Ktoś wymalował runę na kałuży. Nie ma sensu. Nie może być nic, bo to jest coś. Do tego jest na wyższym planie niż moje odciski buta. Co do chuja? Srażaj. Nie, gra stwierdziła, że mam wypierdolone na jakiekolwiek zasady. No jej nieszczęście, jak kurwa też.
Na szczęście oni nie. Niełatwa walka. Nawet nie wiem, co podnosiłem. Połowa tego gówna za nami. Co to jest? Patrzcie, jest powyżej śladu, który zrobiłem w ziemi. Coś tu wydaje dziwne dźwięki. Nieważne, wychodzimy stąd. A wychodzimy stąd do kolejnej walki w szczelinie. Po co je robię? Nie mam pojęcia, nie ma najmniejszego znaczenia. Doświadczenie w tej grze nie wy... Nie, dobra, wygląda tak samo, ale w sumie już nie mamy go na co wydawać. Ej! Racja. A, rzeczy, które mam ustawione, mogłyby się jak czuli pokazywać na mapie. Co to za mała strzałeczka tam na dole w statach Atersusa? To mnie zrzuci na sam dół, co nie? Aha, jak tam wejść? Czy widzę, że od strony wody, ale kurwa. Już na serio szybciej by było, jakbym tam byłem. Nie, byłem kawałek dalej, tam. Co byłoby szybciej, gdybym po prostu zjechał sobie na dół i przepłynął. No, rozbuchywanie ci czaszki. Tak jak swojemu poprzedniemu dziecku. Co zrobił prawdziwy? To było wszystko. Rozwaliłem to gówno dla kawałka pieniądza. Ale jak wszyscy, to wszyscy mogliby być podatni na bycie zrzuconym. Się rozpęknął. Dziesięć z 18. I ostatni... A, tu jest jeszcze jedno. A, jest napisane walka troll. A tu jest napisane walka starcie w szczelinie. Co do chuja? Dlaczego troll? Pominajmy jakąś walkę, która nie jest walką w szczelinie? Tak, tam łazi troll. Pożyracz śmierci! On tutaj był cały czas? Czy kurwa co?
Co się stało? Rzuc tymi skałami, czy co? Zadaję tylko ważne pytania. Ja najwyraźniej kamień jest uznawany za miner, tak jak wiecie, jak grodzkie Lego. No, dokładnie jak grodzkie Lego. Raz jeszcze od razu tym mocnym i kolejne szczoły. Sposobem... Na skończenie walki nie jest jakaś taktyka, tylko napierdalanie wszystkim, co się ma. Co to jest? Nemejskie zmiażdżenie. Mieliśmy kiedyś nemejskie rękawice, to działa inaczej. Chociaż całkiem fajne. Mogę coś ulepszyć w umiejętnościach? Nie, wszystko co mogłem to jest wykupione. A. Mam założyć taki amulet. Krzesimira. No to wróćmy do ekwipunku, ale nie tego ekwipunku, tylko tego ekwipunku. Szałfuri może się wymieni? No to całkiem fajny atak, taki szybki i taki o. Jak już na tym jesteśmy, to ulepszmy poprzedni na maksa. Ten też można by ulepszyć, ale kiedy indziej, bo na razie nie możemy, bo mamy wszystko wywalone. Miękka stal. Miękkie to jesteście wy. W sensie pały. Co? Nieważne. Mogę teraz wejść na górę. A, mogę teraz wejść tu. Skąd ten troll się tu w ogóle wziął? Jestem prawie pewien, że tu byliśmy. I go nie było. Jakby był, to by nie dało się wejść. Okej, po pół godziny wreszcie idziemy w kierunku tamtej bramy. Co? Co to było? Nie masz dla nas questa, co nie? Nie. Pewnie questy są dla jakichś frajerów, którzy chcieliby pograć w gierkę. Dla prawdziwych mężczyzn jest eksploracja pustych mapek. Widzę coś ciekawego? Chyba nie. Co mi przypomina, zabiłem tego gnoja? To ptaszydło, wiecie, ono tutaj gdzieś latało i z tego co widzę, to tak. Dobra. Coś czeka nas za tą bramą, czy dopiero... Chcę zobaczyć jego minę. Nie. Mogłem ci wcześniej wyjawić prawdę. Ale teraz ty nie możesz się wygadać. Ja ci coś, Kratos, powiem. Skoro wszyscy wiedzą... Wszyscy...
Wszyscy, których jak na razie spotykamy, wiedzą. To raczej jest duże prawdopodobieństwo, że ta jedna osoba, z którą o tym nie gadaliśmy, też kurwa wie. I nera, wątroba, nera, wątroba i bania. A, nie było bani. Czemu one uciekają przed atakami z łuku? To jest, jedyne gówno, które jak na razie na nim działało. Trochę dziwnie się walczy bez walki, bez muzyki. Miałem tak mało życia? Dlatego nie było dźwięku? Może? Dupa. Nie widzisz, że jestem zajęty? O Jezu, kurwa, pół życia mi zjechało na jeden cios? Na jeden cios? Co to chujo? Tylko silnymi, bo silne sprawiają, że wypada z nich jakieś gówno, co nie? Trzęsiemy nimi wtedy jak piniatą. Coś jest zabawnego w traceniu pół życia na jeden cios. Nie. Tak bardzo nie w porządku, że aż cię kurna zabije no fun modem. Co jest kurwa? Sobie walka z tym gównem jest no fun modem, więc wychodzi na równo. Kurwa! Wiele złego można powiedzieć o Santa Monica Studio, ale przynajmniej wiedzą, jak wypluć zabawę z czegoś. One są chyba trochę odporne na ogłuszenie. Yeah.
O, nie trafiłem nikogo. I wdepnąłem w gówno. To się dokładnie wydarzyło. Rzuciły czymś, co śmierdzi, i w to wdepnąłem. A to gówno chyba topór jest jednak lepszy. Literalnie no fun mod. Może być wkurw? Albo czynienie innym krzywdy? Są ludzie, którzy mówią, że nie da się leczyć siebie raniąc innych, ale to nieprawda. Tak robię zawsze i no, nic mi nie jest do dzisiaj. Poza zestawem chorób przewlekłych. O, dobiłem. To jest tak, muszę tylko stać przodem do wiedźmy i się blokować. A co? To twoje zadanie. Ja tutaj tylko stoję z tarczą i patrzę, jak ci idzie. Co jest? Ej! Stój w miejscu. Ogłuszona jak zapierdala. Tak, widzicie, to co mi chodziło, jak mówiłem, no fun mod? Ich pocisków praktycznie nie da się unikać. Tymi ręcami nie da się ich dosięgnąć. Nie odczytam ich. No bo jesteś głupi. A niby taki mądry i języki zna. O, pieniądz. Pieniądz. Mój pieniądz. Za mną, Atreusie! Czemu mamy ukrywać, kim jesteśmy? Sekrety to specjalność Odyna. Nie powinniśmy być otwarci jak Tyr? Tyr też miał sekrety. Z ważnych Tyr powodów, zdechł. By chronić ludzi, lepiej być dyskretnym. To nie znaczy, że trzeba kłamać znajomym albo rodzinie. Sindri z pewnością by zrozumiał i zrobił to samo. Nie przejmuj się. Sindri to nieznajomy, ani tym bardziej rodzina. Nie chcę mieć z tym gościem nic wspólnego. Pewnie nie możesz się doczekać krainy gigantów. Ta, ale smutno mi, że podróż już się kończy.
Przynajmniej nie do końca. A co jak dotrzemy do Jotunheimu, a tam nie będzie gigantów? Dla nas to bez różnicy. Najważniejsze to spełnić życzenie twojej. Ale zapierdolę. Nigdzie nie idźcie. Za momencik do was przyjdę. A mogę mu powiedzieć? Nie. O czym? Wsadziłeś tę zębatkę do ust? O, zwymiotuję zaraz, nie żartuję. Muszę bawią. Nie interesuj się. Sprawy rodzinne. Mogę wam wiele powiedzieć na temat rodzinnych spraw. Niech zgadnę. Twój brat nie jest tak zdolny jak ty i nie zna się na robocie. No, i do tego jest brudny, nie zapomnij, to jest jego główna cecha charakteru. O innym nie mówisz. Cały czas. Albo coś z tym zrób, albo się zamknij. Rozumiem. Tak. What the fuck jest tym chłopcem? Mamy dość słuchania o małych problemach, małych ludzi. Ja chłopcza, sprawdzaj, ile masz wzrostu ostatnio. Przyjrzyjmy się waszemu sprzętowi. Nie, żeby nie mówił prawdy, ale tak mu troszeczkę jakaś ta przysłowiowa zębatka przeskoczyła w mózgu, przełączył się z trybu głupi gówniak na głupi gówniak tryb agresor. Co do cholery. Ale to było znikąd. Na pewno nie wolisz skorzystać z pomocy Broka? W sumie to wolę. No to przynajmniej jakieś głupie, ale zawsze jakieś żarciki czasem rzuci, a ty to... Ej, tylko nie wkładaj tego do ust. Bo ja już tego wtedy nie dotknę, wiesz. Co do chuja? Czego nie mnie rzucił? Jak na razie stałą było to, że tym gównem się rzuca. Czemu on nagle zmiotował całym tym zmęczeniem i przestał być... Kurwa! Wypierdolać! Chciałbym zauważyć, że to nie jest półtora godzinny film, tutaj nie musimy zapierdalać z rozwojem postaci, tutaj możemy się troszeczkę bardziej skupić na wątkach. Postaci mogą trochę bardziej płynnie przechodzić między stanami spierdolenia. Czemu ja idę tędy? O, muzyka. Znów nie działa. Wiesz co, zaczynam wątpić w kunszt Singriego. Może Brock jednak miał rację. Ty coś taki głupio mądry się robisz. Znaczy nie, żeby wcześniej też nie było, ale wcześniej to dało się to nawet lekko znieść. To jest w sumie ostatnia lokacja, w której jeszcze... do której jeszcze nie wracaliśmy. A, to nie to. To. I to. Teraz mamy wszystkie narzędzia, możemy tutaj wrócić i zrobić wszystkie znajdźki. Oby były fajne. Szybkość zyskiwania wiecznej zmarzliny i unicestwienia. A, 7%. Nie. Kurde, 7%. Czemu tak potraktowałeś krasnoluda? Nie masz dość słuchania o nim i jego bracie? Pewnie. Ale robienie z niego wroga nic nam nie da.
Powinien znać prawdę. Nawet bolesną. Byłeś nieuprzejmy bez potrzeby. Prawda jest ważniejsza niż uprzejmość. Twoja matka uważała inaczej. Nie. Moja matka nie żyje. Zresztą tak powinien Kratos skończyć każdą dyskusję. Twoja matka nie żyje. Gdzie są te kolejne wiatrołomo grzmotołapy? A, no dobra, widzę. Wlazłem tam i zapomniałem, po co tam byłem. Tu jest. Moje. Łap. Teraz tak, dokąd muszę... Ta kamera mogłaby trochę dalej spierdolić. Kurwa. W dupę mu jeszcze wejdźcie z tą kamerą. Będę wszystko widział. Co w sumie jest prawdą, bo Kratos ma wszystko w dupie. Mogę go posadzić w jakimś kącie. Na jakimś karnym jeżyku. Po tym, co mówiłeś na jej temat, nie jestem pewien. Była kimś znacznie lepszym. Nie pozwolę ci jej oczerniać. Dobra, to nie się sam. Co podniosłem? Wybuch Hefajstosa. Czuć, że to są ulepszenia do tego. Czekaj, kurwa. Dlaczego my znajdujemy na północy, w Skandynawii, moce greckie? Rozumiem, że to sobie Kratos tak nazywa, ale w takim razie dlaczego pierwsze nazywał zemstą Tyra, Jelcem i Waldiego i prąciem Odyna. O, fajne. Takie sru. Trochę sobie ulepszę na potem. Kiedyś może będę chciał założyć. Na razie ten wachlarz jest całkiem fajny. Wachlarz stożek, no to coś w tym rodzaju. Jeżeli to jest kolejna Walkiria, to ja nie chcę. Tylko dwa, więc chyba nie powinna być. Bo może... Czwarta z siedmiu. Kratos tańczący do specjalisty. O, fuck. Dobra, to może jednak spróbujemy. Co tu jest w skrzyni?
Gówno. Chciałem założyć sobie... O, słyszę... Ptaszora? Ale tu go nie widać. Załóżmy sobie to ulepszenie. Niech odbrażenia od mrozu zostaną. Tu gdzieś było coś głupiego. 6% obrażeń pięściami. Maksymalną szybkość biegu może zmienimy na szybsze ładowanie tych buffów. Zapisz. Hej, zobaczmy. O, co to? Trochę expa. Nie spojrzałem, tam była Valkyria? Co jest? A, ścisnął mi się trigger. Taka oznaka tego, że w trakcie walki też mi się wciśnie trigger. Kolejna Valkyria. Jest. Jeśli masz na myśli oderwanie jej skrzydeł, to pewnie tak. Dosyć, uciszcie się. Tak swoją drogą. Zmienił się chłopcu. Okej, ona jest od strzelania. O, wow. Ona to wygląda. O, i ma komendę graba. Ej, dlaczego mi spadło? Już po wszystkim? Dlaczego mi spadł gniew? Przecież miałem wymaksowany. Miałem pewien pasek. Nie, jednak nie. Myślałeś o odwrocie taktycznym? Myślałeś, żeby zamknąć pizdę? A strasznie dużo ataków, których nie da się zablokować. No to mamy niezły klops. Żaden skill nie ma równego okienka sygnału. Nie ma żadnego okienka. No. Dać radę, bracie? Nie, kurwa. Nie da. Nie, ta gra jest zjebana. Czemu nie działa? Bracie, nie! Gdyby nie to, że jest taka zbugowana, to byłaby nawet całkiem fajna gra.
bracie! Wstawaj, bracie! Szykuj się! Zawsze marzyłem o przeciwniku, który nie będzie dawał się trafiać. Tak w ogóle. Czemu jej nie leci życie? Dlaczego ten atak to jest taka loteria? Czasem zadaje duże obrażenia, czasem w ogóle nie trafia. Propos loterii. Fajnie, że nie zadziałało. A ten boss był zjebany. Wolność! Klątwa zdjęta! No to wykurwiaj. Cóż za cudowny dzień! Głośniejsza niż ostatnia. Powiedz nam, proszę. Dlaczego byłaś w tej postaci? Czemu walczyłaś? Niestety nie wiem. Dusza Walkirii nie może pozostać czysta w materialnej postaci. Nasze miejsce jest w świecie duchów. I tam się właśnie udam. Żegnajcie. Co? Czemu? Wiesz, nie chciałbym snuć domysłów. Ty coś wiesz. Jestem Mimir, najmądrzejszy z ludzi. Wiem wiele rzeczy. Głowo? A, Sigrun, królowa Walkirii. Ona ma taką moc. Kiedy ją widziałem, miała cielesną postać. Odwiedziła mnie długo po tym, jak Odyn mnie uwięził. Po co? Dawniej coś nas łączyło, czy jak to tam ująć. Znaczy... miłość czy coś? Oj, chłopcze, bo się zarumienie. Chyba. To możliwe? Najpierw ganiamy za nimi, a teraz za twoją dawną kochanką. Nie ma czasu na takie głupstwa. To nie są żadne głupstwa. Ojcze, to Walkirie. To one trzymają zmarłych z dala od Midgardu. W takim razie kiepsko im idzie. To nie ich wina, bracie. Kto się odmienił? Odciągnął od pracy. Królowa? Nie jestem pewny, chłopcze. Trzeba spytać Walkirię, o ile nie masz nic przeciwko takim głupstwom.
Próbuję ten wątek zrozumieć. No tak, no... Nie do końca ma sens. Czego ja szukam? Słyszałem ptaszora z zewnątrz i go kurna teraz po pierwsze nie słyszę, po drugie w ogóle nie widzę. Gdzieś z tej strony powinien być. Na tych oknach? Nie. Czy mnie to obchodzi? Nie. Obchodzi mnie to, że muszę... zaraz po przetworzeniu wyciąć sporo mojego płakania. No. Jebać Walkirię i z fartem mordy.